Witam wszystkich bardzo cieplutko, bardzo serdecznie. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym podziękować Wam za przekroczenie 200 subskrypcji na moim kanale. To dzięki Wam, Waszym ocenom, komentarzom i co więcej tej rosnącej z dnia na dzień oglądalności moich filmów mam okazję poczuć mega satysfakcję i motywację do dalszego działania. Jeszcze raz dzięki, wielka piona dla Was wszystkich. I to właśnie z tej okazji postanowiłem zorganizować taki mały challenge, a mianowicie dziś przedstawię Wam 8 zupełnie różnych pozycji, w których to Waszym zadaniem będzie znalezienie jak najkrótszej drogi do dania mata wrogiemu królowi. Przy każdej pozycji dostaniecie informacje, w ilu konkretnie posunięciach można zamatować przeciwnika. Proponuję, by w komentarzach do każdej poszczególnej pozycji umieścić zapis posunięć prowadzących właśnie do wygranej, do tego mata. Przykład takiego zapisu macie właśnie teraz na ekranie. W tym wypadku jedynka oznacza pozycję pierwszą, a duże litery oznaczają figury, które lądują na konkretnych polach. No to jest przykład. Nie podaję Wam tutaj gotowych rozwiązań, byście mogli sami dojść do zwycięstwa w każdej poszczególnej pozycji, no i poczuć tą satysfakcję, że zrobiliście to sami, bez żadnej pomocy. Pierwsze 3 osoby, które poprawnie zapiszą wszystkie przykłady, będą przeze mnie serdecznie pozdrowione w kolejnym filmie. A zatem, moi drodzy, przystępujemy do działania. Powodzenia, good luck! Przed nami pozycja numer 1, moi drodzy. Tutaj mamy mata w 3 posunięciach. Jak tutaj białymi zagrać, aby w 3 kolejnych posunięciach zamatować czarnego monarchę? No to jest pozycja numer 1. Jeżeli potrzebujecie, zatrzymajcie nagranie, żaden problem i spróbujcie znaleźć tutaj wygrywający wariant prowadzący do zwycięstwa. A już teraz przed nami pozycja numer 2. Moi drodzy, tutaj znowu w 3 posunięciach białe matują. Jak to zrobić tutaj? Jeśli potrzebujecie, oczywiście znowu możecie zatrzymać nagranie i znajdźcie te 3 kolejne ruchy, w których to dajemy mata dla czarnego monarchy. Na ekranie mamy pozycję numer 3, no i tutaj mamy mata w 2 posunięciach. Jak tutaj zagrać białymi, aby zamatować czarnego króla już w 2 kolejnych ruchach? Jeśli potrzebujecie, zatrzymujcie nagranie i szukajcie wygrywającego wariantu. Powodzenia! A już teraz przed nami pozycja numer 4. Znowu mamy mata w 2 posunięciach, zatem jesteśmy tutaj białymi i szukamy wariantu prowadzącego do zwycięstwa. Zatrzymujemy nagranie, jeśli jest taka potrzeba, i szukamy tutaj możliwości dania mata dla czarnego monarchy. A przed nami pozycja 5 i tutaj matujemy w 4 posunięciach. Mat w 4, moi drodzy. No tutaj należy poświęcić troszeczkę więcej czasu, znaleźć tutaj wygrywający wariant, wygrywającą kontynuację dla białych. Jak zagrać tutaj? Zatrzymajcie nagranie, no i poświęćcie tyle czasu, ile będziecie potrzebowali, aby znaleźć tutaj drogę matującą dla białych w 4 kolejnych posunięciach. Powodzenia! Na ekranie ukazała się właśnie pozycja numer 6. Tutaj gramy bierkami koloru czarnego i matujemy w 3 kolejnych posunięciach. Zatem zatrzymujemy nagranie i szukamy tutaj drogi do wygrania tego meczu, będąc oczywiście czarnymi w 3 kolejnych posunięciach. No i pozycja numer 7. Jak zagrać tutaj bierkami koloru czarnego, aby już w 2 kolejnych posunięciach zamatować białego króla? Czyli mat w 2, moi drodzy. Zadanie dla Was. No i ostatnia już nasza dzisiaj pozycja, pozycja numer 8. Tutaj białe matują w 2 kolejnych posunięciach, zatem zatrzymujemy nagranie i szukamy drogi do zwycięstwa. Jak wygrać tutaj białymi w 2 kolejnych ruchach? No i to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy sprawdzian taktyki szachowej, a konkretniej umiejętności matowania, znalezienia tych wygrywających wariantów. No tutaj domyślam się, że dla niektórych nie było łatwo, ale tutaj tak naprawdę brak presji czasu może tutaj wyjść na Waszą korzyść, no bo nie ma co się śpieszyć, poświęćcie każdej pozycji tyle czasu, ile będziecie potrzebowali. Oczywiście do tych pozycji można wrócić, żaden problem. Tutaj czekam na Wasze tutaj komentarze z zapisem poszczególnych wariantów w każdej poszczególnej pozycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Widzimy się w następnym filmie oraz tutaj czekam na 3 pierwsze osoby, które poprawnie rozwiążą 8 poszczególnych przed momentem przedstawionych pozycji. Marian Cello, pozdrawiam.